Witam Was, Serbs. Kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. No i w tym odcinku przepychamy cały czas ZSRR na wschód. Możliwe, że w końcu gdzieś znajdzie się ta linia, to miasto, to cokolwiek, co jest potrzebne do upadku Związku Radzieckiego. Potrzeba co prawda mało punkcików, tego są zresztą takie gorki, by starczyły spokojnie. Musimy teraz chwilę liczyć, że akurat perfekcyjnie się wbijemy siłą polityczną. Bo zaraz nam ludzi braknie. Ale chciałbym bardzo, żeby... Czekajcie. To pełny... Niepełny. Tutaj. Kurde, muszę zrobić tak. Czekajcie, stop był na H. A to był na jakiś guzik? Nie, no to tak. H, stop. H, stop. H, stop. H, stop. H, stop. Powiedzmy już pod gorki. Jestem już pod tym gorki, a ja potrzebuję chwili, by dostać więcej manpowera. Nie mogę tak funkcjonować, to nie jest życie, to nie... Co to może być zachowanie w ogóle? Niszczyciele, upgrade'ik. Raz, niszczyciel. Tylko raz? No dobra, tylko raz. Tylko baku nie zajęli do tego momentu. Aż nawet, by się wyrobić nam na najłagodniejsze, by nie tracić punktów. Trzy, dwa, jeden. Okej. Nie chcę, ja bym nie chciał tego robić, no ale no ludzi mi nie starcza do wojska, a jakoś aliantów będę musiał zaatakować. 8 milionów, okej, ta na stówę mi starczy. Kończymy Rosjan. Gorki na pewno, bo Saratów starczy zająć. Przeprowadzić atak z drugiej strony na Gorki. Porus, kiddy na chuj z nimi, kurde mol. Koniec. Upadek ZSRR i konferencja pokojowa. Oczywiście tu nie, tu widzę, co zostaje zjedzone. Więc tak, na pewno biorę południe. Mam najwięcej punktów. Jakoś Japonia zyska punkty, więc może mnie zdenerwować. Chociaż jak weźmie Władywostok, będzie pół biedy. Ja mają trochę ropy. Oczywiście biorę wszystko sam. Nic nikomu nie oddaję. Mogę rozdać spokojnie ponad 2000 punktów teraz. Tak nawet Smoleńsk wezmę, by brzozy zasadzić. Jakby jakiś polski demokratyczny prezydent chciał lecieć. Niedemokratyczny, to niech sobie leci. Ural przydałby się zająć, bo tutaj testowane surowce. Tutaj widzę, nie ta prowincja, ta. Za duże tereny przydałoby się zająć. Jakąś granicę tutaj, bo żeby jeszcze raz komintern dowalić, to raz. A dwa granice z Chinami, o nawet Japonii wszystko zabiorę chyba. Dobry ze mnie sojusznik. Trochę jak jak to się nazywało? Nie komisja, kurwa. No podczas robienia pokoju z Kałachem. O, komisja pokojowa? Nie wiem. Komisja tam się oczywiście z kodem już kojarzy. Pieprzone gówno. Koniec tury, pomiń. Chyba już wszystko biorę, to. Tej siły się już nie powstrzyma. Nawet Hitler nie był w stanie tego osiągnąć, co ja osiągnąłem teraz. Cyk! Gotowe! Estonię nawet skonektowałem. Co? A sobie robicie. Tu pozostało niepodległe ZSRR! Ej, czy ja mam rozejm z nimi? No niestety tak.
I tu jeszcze jest niepodległość ZSRR. Boże, co ja nie kliknąłem. Odrzuć, jeszcze się z nimi nie bijemy. Ale się zastanawiam, czy najpierw Chiny zjeść, czy najpierw zjeść aliantów. Chiny będą łatwe, no ale nie mam się do nich dostać, bo tutaj jest pieprzona rozejm. Dobra, przez miesiąc. Nawet, kurwa, spokojnie zdążę zrobić. Jak mi się właśnie cel nie zrobi wojenny na nich. Więc tak. Giovanni Messe. Giovanni Messe. Udini. Udini. Cyk. Pronto, signore. Pronto, pronto. Breścia, breścia. Buon appetit. Ty się ruszysz na zyn. Pronto, lazione. Pronto, pronto. Na ruskich. Ja żebym zapomniał o tych prowincjach. Aż mi wstyd troszkę. Ty nie masz samych marińców, ta nie masz. Oddzielamy piechotę zwykłą od ciebie. I ta piechota zwykła zaatakuje ruskich. Coś czuję, że całą armię musi przeszkolić. No, dam całą armię do szkolenia po prostu. I tu już do zgody, że kurwa rekruci będą. Już tutaj widzę rekruta. Niektórzy się może podczas boju podszkolić. O, tu nie muszę. Gratuluję, że twoi żyją wszyscy. Że nie muszę przeszkalać. To nie jest konieczne u ciebie w twoim przypadku. Dalej, co tutaj robimy? Może bardziej właśnie w samoloty wypadałoby zainwestować. Na przykład bombowce strategiczne, jeżeli posiadam. Nie posiadam. Ale samoloty transportowe mogę zainwestować. Ropę już nie muszę brać. I co jest? Nie, myślałem, że ktoś kapitulował. Jednak ropę muszę brać. Będę to jedno od Rumunii, żeby ich tutaj troszkę dowartościować. Nie, niech będzie od Wenezueli. Dolny Śląsk. Chorują się prowincje, czy jak? 9 milionów osób. W wojsku. A ja myślę ogólnie tak. Widzimy się za chwilę. Nie mam nie na co pokazywać tutaj okresu pokoju. Według mnie, gdyż rzeczywiście nic nie będzie się działo. Na Chiny to byłoby szybciej, ale ja chcę mieć większą granicę na atak na Chiny, bo kurwa tak. Będzie przesranie znowu wojskiem, szczególnie jak dojdziemy do tego momentu. Będzie tak trudne do przepchnięcia, że myślę, że no widzimy się za chwilę. No jak już sporo się klejmy na komuchów. Bye, za sekundę. No jesteśmy ponownie. No i co się stało? Zrobiłem klejma na ZSRR, okazało się, że jest szybszy znacznie. Oczywiście dołączy się cały komintern, mogę powiedzieć wojnę. Część armii się trenuje, gdyż nie są potrzebne potrzebni na razie. Zgaduję, że z Chinami będzie tak samo, że nie będę musiał całej armii podsyłać. Tutaj w ogóle o was zapomniałem. Zaraz, zróbcie sobie tutaj gdzieś tutaj obszar garnizowania, żebyście całego zaopatrzenia nie zjadali. Udało mi się odbudować wszystkie fabryki. Ta naprawa budowli jest cudowna. Kurwa, 712 fabryk. Teraz postawiam lecieć stocznie jak porąbany. Żeby jeszcze bardziej mieć przewagę na morzu, 267 to na cały czas jest za mało, nawet na Wielką Brytanię. Zgaduję, że jakościowo mogą też mnie przeważać, jeżeli chodzi o jakość dywizji, o jakość okrętów. Wiecie, to też jest ZSRR. To czemu tutaj nie ma całej linii na cały ZSRR? To jest kurwa, albo to jest to cesarstwo brytyjskie. Okej, okay, rozumiem. Bardzo podobny kolor mają. Zajmijcie to również.
Niestety szkoda, że te celery się tak ostało, ale plus jest taki, że możemy dzięki temu pozajmować ich małe pierdółki. Tuwę w ogóle chyba nie zająłem, prawda? A miałem opcję Tuwę zająć. Wal się, nary. Tuwa. Kuźwa, czemu komuna francuska to zyskała? Komuna francuska? What? Ej, to jest plus. Plus, kurwa, nie, to nie będzie plus. Bo by, i w momencie jakby skończyły się wszystkie wojny aliantom, to by komuna francuska odeszła od aliantów. Ej, kurwa, tak się nie stanie. Dobra, zbieram te punkty teraz. Ludzi mam nadmiar. Nie, trzeba paratroopers podszkolić. I więcej myśliwców międzywojennych. Więcej myśliwców, bo trzeba wyrobić przewagę. Ta z badaniami także będę chodzić w myśliwce. Jak tylko te się skończą. Produkcja, handel. Jeszcze jedną fabrykę trzeba poświęcić. Kurwa, powiedziałem jeszcze jedną fabrykę, to znaczy jeszcze jedną fabrykę. Jedną, a nie milion. Cyk. I guma. Poproszę dostęp. Zajmijcie to już. Mongolia, Ulan-Bator już padł. Nie wiem, gdzie się jeszcze mogą bronić. Chińska Republika Ludowa kapituluje. Jeszcze raz? Czy jak to było? Ruscy się bronią do samego końca. Znaczy, kurwa, już nie mają czego bronić. Potato. Salatę, potato, salatę. Dobrze, wbijać im do stolicy. Mój drogi generale. Napiszę na to takie malan. Okej. Poznań, nie chcę Lecha. Mongolia kapituluje. Xinjiang kapituluje. Nie wyparowali, nawet ludzi nie mają. Na tyle dywizji. Nie ma dołączenia do wojny, bo mi jeszcze tylko punkty zgarniecie. TTCR kapituluje świetnie. Tylko Turcy niestety mają takie możliwości. Pomiń. Koniec tury. Kurwa, zinu nie mogę. Nie daję tego frontu, co chciałem. Dobra, szanektuję wszystko. Akurat mogli zrobić demokratyczną Rosję, to bym się aż tak nie obraził jak teraz. Zrobił, nie wiem, demokratyczny Xinjiang. Tak, jest demokratyczny Xinjiang. No kurwa, no. Anuluj te wszystkie fronty porąbane. Porypane. No i tak. Uzasadnij cel wojny, będzie się robić 25 dni. Już niedługo. Co tutaj mogę zrobić? Niszczyciel więcej, niszczycieli. Ale zapomniałem, że mają się robić w Kalabrii, bo oni się znowu zaczną robić w Leningradzie. Zgaduję, że część mi się już zrobiła w Leningradzie. Mam 5 okrętów w Leningradzie. Brytyjczycy cały czas próbują się tam zdesantować. W tej rzeszy niemieckiej w Rostoku i cały czas nie mogą, bo jedna dywizja dzielna niemiecka jej się broni. Więc tak, rozstawiamy 40... O nie, 43 dywizje. Pójdą odtąd. Na Koreę. Tak, tak. Tak, no jeszcze. Okej, one idą na Koreę. To jest to jeden, niech się szkoli jeszcze. Te 16, niech idą na Chińską Republikę Ludową. O nie, bo nie przepchną Chińskiej Republiki Ludowej. Oni są mocni. Ten generał niech idzie na Chińską Republikę Ludową. Ten generał
Niech ruszy od zachodu na Chiny. Ten generał niech ruszy tutaj. Tu stoi armia, która się trenuje, marinesów. Czy ja jestem w stanie tam przepłynąć flotą? Bo to wydaje, że Japońcy jednak dominują tam. Przez Suezki jestem w stanie przepłynąć. Więc odpowiedź brzmi tak, mogę. Władywostok. No i patroluj. Wasza 40 przestaje się szkolić. Dziesięć marinesów kolejnych leci. Dziesiątkami będziecie się desantować. 10? O, trafiłem akurat. Niech będzie tak, że są w rzędzie tutaj, ładnie. Wy się desantujecie w Szanghaju. Wy się desantujecie obok Pekinu. Wy się desantujecie tutaj. Aż się seria Japonią przypomina, tylko to jest łatwiejsze akurat. Czy łatwiejsza? No teraz będzie łatwiejszy atak. Idę na Fuzu na przykład. Mamy wygnane dywizje, zaraz się ogarną. Okej. Ty nie jesteś przydzielony. Będziesz przydzielony tutaj. Twoim celem jest atak w to miejsce. Pan cały czas nie jest przydzielony. Pan wzmocni atak od zachodu. Wszyscy są chyba przydzieleni już, poza tą 101. I tą 35. No, kawaleria. A się szkół. Zrywają pakt. USA spiskuje przeciw... Co wy chcecie zrobić? Przeciwia się faszyzmowi. To, że wypowiadacie wojnę Rzeszy Niemieckiej, to nie znaczy, że wypowiadacie wojnę mi. Dobrze rozumiem? Cudownie. Jaka głupia Rzesza sprowadza na aliantów zagładę. Jak ta Rumunia z Bułgarią się wybronią, jeszcze długo, to będzie dobrze. W Republice Tureckiej skończył się wróg w postaci ZSRR, więc może przyjść całe wojsko na zachód. Ale pójdzie gwałt na nich zaraz. Te fabryki, no te fabryki, porównajcie je sobie. Ta budowa stoczni. Już nie ma równych na mnie, jeżeli o to chodzi. Eksportu 26 fabryk tylko, no trochę mało. Uzasadnij cel wojenny na Xinjiang. Szpitale polowe. Select. W ten sposób. Kompanie sygnalizacyjne. A miałem iść w ogóle w coś innego teraz, samoloty. Na przykład bomboce strategiczne i w myśliwce. Tak, ja w myśliwcach długo nie pociągnę. Nie akceptuję żadnego wezwania do wojny. Ja robię swoją wojnę. Najlepszą wojnę na świecie. Ach, ten manpower. 77 milionów ludzi zdolnych do wojska. Plus 350, które czeka na okorowanie. Kolejnych milionów. Okręty pod wodę. Niech się skończy już. Dobra, jeszcze troszkę. Bombowce strategiczne. Upgrade okrętu liniowego, więcej ropy. Teraz na tą ropę znowu będę płakać.
Wenezuela będzie bogata dzięki mnie. Jeżeli chodzi o fabryki cywilne, możesz się rozbudować jak porąbana. Kolejne wolne stocznie, okręty podwodne zwiększę. Broń wsparcia i podbój możliwy. Wypowiedz wojnę. Nie wzywaj sojuszników, niepotrzebni mi. Ma dostęp wojskowy. I ma wojnę z nami. Cyk. Ciekawe, że to nie taki sam kryzys i żal jak kurwa ZSRR. I znowu to wąskie gardło jest tutaj. To było chyba przy serii z Polską. Oni mają dobrze rozbudowaną infrastrukturę dzięki... dzięki tym. Ideom. Dzięki temu sobie jakoś żyją. Jeb, desant. Pronto, pronto, ruchy. Pronto, signore. Prędko, ziomek. Tutaj lecą i tu się wbijają właśnie. Tak to się Japończycy desantuje. Nie te wasze marne próby. Pekin już zajęty. To jest głównie tradycyjnie, jak pamiętacie, moją taktykę pewnie. Na odwrócenie uwagi. Taktyka. Teraz przywrócą dużo dywizji na ten desant. Możemy, że nawet Nankin od nich zajmę. Wolne stocznie. Więcej okrętów, więcej pancerników. No i więcej ropy. Te Stany również się zaraz ode mnie wzbogacą. Więcej gumy. Więcej ropy. Jak wyglądają straty? 27k. W końcu mogę sobie patrzeć, jakie mam piękne upgrade'y tutaj. Atak okrętu liniowego może być dobry. To wezmę. A tak poza tym zapomniałem tak troszkę, że się przyznam, o przewadze powietrznej. 1000 niech leci tutaj. Kolejne samoloty niech lecą w to miejsce. I bombowce to również. Niemyśliwiec, niemyśliwiec. Niebombowiec. Puściłem niepotrzebnie grę. Ja się troszkę głupich, niepotrzebnych samolotów zrekrutowało. 400. Bombowiec morski tak średnio mi potrzebny. Ja usunąłem tam te samoloty, tak? Tak. Czy będą pod koniec stycznia? Albo za kilka dni. Niezrealizowany import. Wiedziałem, żeby tak dużo nie brać od tej Wenezueli. Już będę pewniać jak od Stanów. A więc tak, myślisz, że sięgniecie tutaj? Nie. A tutaj? Nie. To krycie chociaż Mongolię, żeby tutaj nie latali.
Ale wiesz, sięgnięcie tutaj. Tego, to wiem. Tutaj jest jakieś lotniska. Jest lotnisko. 2000 samolotów. Reszta niemiecka kapituluje. Wow. Ale to jest Macao, to nie jest moje, tylko portugalskie. Te mogę rozszerzyć granicę. Front. Nankin przeze mnie zajęty. Avanzate. Cyk, atak. Marinesów. Dywizja Marinesów tutaj niech przejdzie. Wie się ostatnio, że był przepływ zaopatrzenia. No i mi się to tam podoba, jak to teraz wygląda. Czy wy tutaj doleciliście? Tak. Czyli dominujemy wschodnie Chiny teraz. Samolot bliskiego mogę wziąć na pół. Odesłać do Chin. Teraz zostaje podesłany. I klepie w wojsko przeciwnika. Na mordę, na pyrę. Ładnie napieram na nich. Chciałem zrobić jeden taki odważny ruch. Sądzę, że jestem w stanie go podjąć, podołać. Czołgi lekkie. Jedno okienko czołgów lekkich. Pff, na luzie. Może zaryzykuję na drugim okienku. Albo nie, drugim na razie nie. Na wojnę z aliantami wezmę drugie okienko. Drugi rządek czołgów lekkich. Teraz powinien atak przebiec doskonale. Po prostu pięknie. Pronto. A no właśnie, dam ile? 50 dywizji do rekrutacji w Niemczech. 300 mam obecnie. Wy możecie przestać szkolić, bo już na pewno jesteście przeszkoleni na Aksa. Jest jakiś wolny dowódca? Tak. Wbijcie się tam, bo oni się robią agresywni. Chińczycy. Tutaj mógłbym... Nie ma co przedłużać tutaj frontu. Na naszą korzyść nie wyjdzie. Ale tutaj już tak. Można zaryzykować. No ale całkiem śmiało. Konwoje się non-stop robią, co mi się bardzo podoba, bo z czasem zaopatrzenie i inne pierdoły będą bardziej bolesne. Upgrade czołgów poszedł. Pójdę chyba rozbudowę doktryny marynarki wojennej. Ja mam na to zaopatrzenie. Jest to jedna prowincja taka, która ma wpis do wolnych gardło. Ja to nazywam wolnym gardłem, bo tak ogólnie, jeżeli w informatyce jest, macie taką część w kompie, która nie nadąża nad inną, że nie macie GTX a 1080, a macie procesor i piątkę, to i piątka z reguły bywa takim wąskim gardłem, które sprawia, że nie wyrabia za obliczeniami komputera, znaczy za kartą graficzną. Wyprowadźcie tutaj atak. Wezmę nasz nowego dowódcę. Pięknie ta wojna z Chinami leci. A no właśnie, produkowany przestarzały sprzęt. Pokaż same czołgi. Wiem, że jest na to jeden guzik, ale zapomniałem go kliknąć. Czołg lekki, czołg lekki, czołg lekki.
Ale tej ropy teraz pójdzie. A nie, czekajcie. Dziwne to było troszkę, ale okej. Ale ta budowa, te czołgi to... Priesta. Beautiful. Ta Chińska Republika Ludowa, ile ma dywizji, bo oni mają bardzo duży pobór od razu. Chyba nie wszyscy dorośli, ale mają na pewno... obowiązkową służbę. Tutaj dzielnie walczą moi marinesy. Patrol na chińską flotę. Kurwa, dobrze patrolujecie tutaj. Polecam ten tryb działania. Próbujcie tutaj zamknąć te ostatnie dywizje. Z Chin. Pierwsi. Aha. Ciecie. Lecimy z wiatr. Ale to pięknie, moje wojsko jest cudowne. Ważne, żeby wyposażenie piechoty, sprzęt piechoty wystarcza. A, wyczekacie. Mogę coraz lepiej polecić większą armią teraz. Po odbiciu Korei to zrobię. Po odbiciu Korei. Biegnie ten Yanan od drugiej strony. Okrążyć ich. Ominąć całe Chiny, żeby tam się wpieprzyć. Tam się wbijajcie tutaj, bo w pizu dywizji się ustawiło, że chce iść. Jak USA spiskuje przeciwko nam? Na Japonię! Jezu, dobry Boże! Oni mają jeszcze są mobilizację. Chyba fabrykami ich wyprzedzam, no chyba raczej na pewno. Stocznie, ale mają dużo stoczni. Fabryki cywilne. Nie, wojskowe, no tak, wyprzedzam ich we wszystkim. Poza ilością ropy, szkoda. Nie odetną. To te stocznie gówno mi się zdadzą teraz. Napieprzeć tam. Niszczyciele. Ale ładnie okrążone chińskie dywizje. Ej, moje dywizje też są okrążone gdzieś. To okrążone i zniszczone, lol. Tutaj. Kanton straciłem. A nie tu. Nankinie musiałem przegrać. Wycofać się do Szanghaju wszyscy. Łódź, kurwa. Wycofanie się. Czy jest gdzieś tutaj jakieś lotnisko? Nie ma. Nie mówcie, że moje samoloty zniknęły. Nie, do Tajwanu uciekły. Dobra, skoro te Chiny jeszcze obejmują, to niech będzie spoko. Byłem na tym cypelku się zdesantować. Przyda się zaraz reorganizacja dywizji.
Cyk. Gwardyjska Rumunia kapituluje. No nie, ropę. Troszkę brak ropy będzie teraz od Rumunii. Skoro skapitulowali, taka niezręczna sytuacja. To im w ogóle nie pomogłem. Myśliwiec, myśliwiec. No i myśliwiec. Cyk, cyk, a handel. Bo od Rumunii już nic nie ma. To niech leci od Stanów. To w ogóle Rumunię wziął? Wielka Brytania. No a jakże, to pięknie wygląda. A teraz kuźwa Bułgaria też kapituluje. Rzesza skapitulowała. Cesarstwo indyjskie, tylko ja tutaj neutralny. No i Polska nie zniknie, bo nie da im przemarszu wojsk. Aliantom. Potato. A wiecie co? Chyba wcześniej był część odcinka. Zaczynam w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Kończymy Chiny. Do zobaczenia. Cześć, pa.